Pierwszy raz w historii jest najwyższym budżetem w powiecie i przewyższa, jak jest, jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne, to jest największym budżetem w powiecie. No, mamy większe wydatki zaplanowane niż starostwo, większe wydatki niż miasto Słupca, gdzie budżety tam oscylują w okolicach 30 czy tam nawet więcej milionów całe budżety. Także jeszcze raz dziękuję i to jest godne podkreślenia, bo to nawet w rankingu chyba już gdzieś to było, w jakiejś tam gazecie właśnie. No, z nieukrywaną satysfakcją dziękuję za budżet dla społeczności sołectwa Giebartów, ale nie tylko, bo tam w tym budżecie, no, muszę to podkreślić, jeśli można, są ujęte rzeczy, które no, nie dotyczą tylko społeczności samego Giebartowa. Chodzi przede wszystkim o już ujęte projekt rozbudowy czy tam remontu ośrodka zdrowia. To jest istotne dlatego, że prawie połowa gminy korzysta z tego ośrodka zdrowia, także jest to istotne w przyszłości. Myślę, że do tego przystąpimy. No a najważniejsze dla nas to jest to, co podkreślał pan Mieciu, że będzie dokończona wreszcie ta droga. Wspólnie przychylam się, zrobimy otwarcie. Jest to inwestycja rzędu 600 tysięcy, ale też właśnie budowa tych boisk wielofunkcyjnych. Jest zaplanowana też dokumentacja na wykonanie tej ulicy Nadziei, która też bardzo długo czeka. Także no, wszyscy jesteśmy za to bardzo wdzięczni i wszystkim dziękuję bardzo.